Hejka moi kochani, dzisiaj was zabieram po raz kolejny na obchód do mojego ogródka. Minął tydzień, niektóre kwiaty już zaczęły kwitnąć, ale tutaj zaczniemy na początku od róż tych, które rosną sobie tutaj na obrzeżach. Pokażę wam również moje nowe dwa nabytki, które sobie zakupiłam. Takie drzewka ozdobne. Moi kochani, więc idziemy dalej. I tutaj mamy właśnie jedno drzewko z tych moich nabytków. Ja wam zaraz pokażę tutaj na obrazku. I są to, moi drodzy, takie krzaki ozdobne. Nie wiem, które jest w którym miejscu posadzone, bo tu mąż sadził. Jeszcze mam taki jeden. Jest to magnolia. Widać. Tutaj jest taka stara opona położona, żeby po prostu tutaj sobie ładnie rosło i żeby po prostu w czasie koszenia tego nie skosić. Teraz przyjdziemy do kolejnej. Jest tutaj dwie sztuki i druga jest taka też podobna, troszkę jedna o drobniejszych kwiatach, druga taka tutaj, mam te właśnie doniczki z tych magnolii. Jedna jest tutaj, przejdziemy zaraz do drugiej. O. Idziemy. O. I jesteśmy, ta jest już troszeczkę mniejsza. Tutaj rośnie sobie tak też w takim kole, żeby tutaj mi po prostu też, jak mówiłam wcześniej, nie zostało skoszone. Tutaj obok niej rośnie kolejna różyczka też w trawniku. Ja zaraz sobie odstawię te doniczki. I idziemy dalej oglądać, co się dzieje w ogródku. Tutaj jest ta moja, moi drodzy, trzecia róża, która rośnie na obrzeżu. Takich różyczek, jak widzicie, mam trzy sztuki. I teraz zaraz wejdziemy do ogródka. I znowu z drugiej strony, poczynąwszy od rabarbaru. Rabarbar już zobaczcie, jaki ładny. Robię kompoty, robię ciastka z rabarbarem, także zużywam po prostu na bieżąco. On już mało jakie grube łodyżki. No dobra, idziemy dalej. Tutaj malinki. No i już mamy tutaj, ja mówię lilię, ale prawidłowo, i rysy żółte. Już sobie ładnie porozkwitały, także już jest coś nowego. Moi drodzy, fajny, powiem wam, widok. Masa pęków będzie. Tutaj akurat z tej strony są tylko same żółciutkie. Same po prostu żółte tutaj są z tej strony. Też malinki u mnie pod nogami. Piwonie, troszkę powiem wam, wieje dzisiaj. Piwonie jeszcze nie kwitną, ale mają nawet sporo tych pączków. Tutaj, jak widać, pięknie się prezentują one pod płotem. Powiem wam, że kolejne już te z drugiej strony domu, w drugiej części ogródka, też już zawiązują ładnie pączki. Także myślę, że one chyba już wkrótce też rozkwitną. No, popatrzcie sobie. O, tutaj już, o, moi kochani, zobaczcie. Widać, jest różowa. Ona już chyba niedługo zakwitnie. O, tulipanki już niestety przekwitły. O, tylko sporadycznie coś zostało. Oczywiście moje tutaj
kwiaty pięknie sobie dają radę. Tutaj jest, jednak jest to lilia z tamtego roku i tutaj. I tutaj sobie przypomniałam, jak to się nazywa, ten krzak fuksja. Taki krzak ozdobny. I o, zaraz wam pokażę. Tutaj zobaczcie, już też, by tam nic pod nogami nie rozdeptać, też już o pięknie zawiązują sobie tutaj pączki kwiatowe. Tutaj jest kilka właśnie kolorów tych kwiatów. Jak rozkwitną, oczywiście wam tutaj na pewno dogram, jak to wygląda. Powiem wam, że minął normalnie tydzień do ostatniego filmu, a zmiany są kolosalne. Kwiaty już zaczynają rozkwitać. Ta fuksja, pamiętam, jak była kupiona, to ona była taka biedna, bida z nędzą po prostu. Teraz się tak ładnie rozrosła, że nawet można by ją było podzielić opcjonalnie na dwie. Tutaj lilia z tamtego roku. Także tak to jest. Tutaj mam jeszcze, już ładnie się prezentuje, te lilie, które sadziłam. Tutaj widać, nie wiem, czy dacie radę zobaczyć, widać słoneczniki ozdobne. A tutaj, jeżeli dobrze będziecie widzieli, tutaj gdzie pokazuję palcem, to już wychodzi mi ten łubin normalnie, co siałam. Co nie, co gdzie, nie gdzie. Także tutaj wszystkiego pewnie nie znajdę, ale widzę, coś tutaj się, o, przebija. Po tamtej stronie też coś tam widać. Także myślę, może on wszystek nie zszedł po prostu, ale jest. Słoneczniki ozdobne kiedyś w tamtym roku miałam pod oknem. Tu jakiś taki roman. No dobra, wstanę. Wrócę się w drugą stronę. O, mieczyków mam nadzieję, że będą ładne w tym roku. Bo tutaj mają być różne kolory. Sama jestem ich ciekawa. W tamtym roku miałam troszeczkę, chyba dwa kolory. A w tym roku już sobie kupiłam i widzę, w sumie chyba wszystkie tutaj będą. Dobra, idziemy dalej. Muszę uważać. Tutaj, o, kolejne są też chyba żółte. Tulipany cieszyły swoim wizerunkiem, ale niestety już przekwitły. O, tutaj jeszcze pozostałości. No zobaczcie, jak zakwitną, to będzie pięknie. Teraz odwrócę. O, tutaj widzicie dwa słoneczniki. Nasiało takie zwykłe, no ale ich nie wyrywałam. Niech sobie rosną. O, tutaj o, tylko jeden pęczek ma. Tutaj jakieś chwościory mi się tutaj zaplęgły. To też muszę je wyrzucać. Babka już przekwitła. O, wygląda tak. No dobra, idziemy na... O, patrzcie. Zakwit. Konik polny. Patrzcie, zakwit tulipan. Z tych tulipanów, które sadziłam. Fioletowe. Ojejciu. Pierwszego kwiatka ma normalnie. Nie zauważyłam. O, jaki fajny. Wiedziałam, że w tym roku nic nie będzie. O, a to patrzcie, jaki on jest przepiękny. Kolorek fioletowy. Jeden z tych tulipanków, które tutaj były posadzone. I tutaj coś się, o, coś się tam dzieje. O, taki też ładny. No dobra, idziemy na drugą stronę. Idziemy. I mamy po drugiej stronie. Te chyba są, z tego co pamiętam, z tego co tu widać, irysy brązowe. Tutaj koło nich rosną te mieczyki. Mam nadzieję, że ich nie zagłuszy. O, tutaj kolejny. Przepraszam was bardzo, bo tutaj mi samochody hałasują. Niestety jest blisko ulicy. Tu chyba bodajże ten irys jest fioletowy. Idziemy dalej. Tutaj następne pączki kwiatowe, tutaj też te mieczyki, tutaj kolejne są już bardzo fajnie, kolejne kwiaty, zobaczcie, pączków kwiatowych masa. Ja powiem wam, że w tamtym roku, jak one kwitły, to
to ja je musiałam tak ostrożkiem obwiązywać, przywiązywać do płotu, bo one wszystko mi tu leciało. A tutaj też o, ten będzie biały, to już widać. I tak do końca. O, jest cały taki. Może ja sobie tak jakoś postawię, zobaczcie. Aż tam do furtki jest cały taki rząd. Powiem wam, że jak to wszystko zakwitnie, to jest przepięknie. Idziemy teraz na drugą stronę. Tutaj są różyczki te normalne. Różyczka wygląda tak w tej chwili, tak wygląda kucne. Tutaj chyba właśnie mi wyrastą, troszkę bliżej dam. Nie wiem, czy dacie radę zobaczyć tutaj. Wiem, tutaj koło patyka to chyba mi wyrasta. Zaraz zapomniałam, jak to się nazywa. A, dalia chyba jedna mi wyrasta. Tutaj też jakiś mieczyk wyrasta. Tutaj jest ta też lilia. I tutaj o. Tutaj widzicie też mi schodzi ten tutaj o, ubin tak zwany. Coś tam będzie kilka sztuk, tak więc tak to. No i tam te moje bratki, one się mają bardzo, bardzo. Moi kochani, dobrze. No cóż, to tak to wygląda po tygodniowej tutaj przerwie. I ja jeszcze, moi drodzy, przeszłam tutaj na chwilkę do tych tutaj irysów żółtych kwitnących, bo jeszcze nie będę zakończała tego filmu, nie będę się z wami żegnała. Tydzień temu też nagrywałam tutaj materiał z ogródka, moi drodzy, i było rozdanie dla moich widzów, więc dzisiaj też jest, tak się złożyło, materiał z ogródka z kwiatami i dzisiaj też nagram już do tego materiału do kwiatów wyniki losowania, więc tutaj wam dokleję na koniec filmu wyniki z losowania, kto po prostu wygrał. Jak nagrywałam ten film, było chyba bodajże 23 czy 24 osoby, ale to jeszcze jest troszeczkę czasu, tak więc myślę, że może się coś zmieni. Oczywiście mam na myśli panie, tak więc ja wszystko powiem już, jak dogram ten materiał, co i kto wygra. Tutaj mi syn na pewno pomoże w losowaniu, tylko powiem tak, bo było rozdanie dla pań i bo było tutaj, moi drodzy, rozdanie dla pań, panie się spisały, zgłosiło się nawet sporo osób i było rozdanie dla panów i muszę panów tutaj trochę zbesztać. No panowie, no dwóch panów w tym momencie, jak nagrywam, no nie wiem, czy to się coś zmieni, no jestem po prostu rozczarowana. Tylko dwóch panów się zgłosiło. Może jeszcze, że tak powiem, ktoś się zgłosi, no nie wiem. Także wszystko powiem, jak już dogram ten materiał. No nawet jakby jeszcze jeden pan się zgłosił, to nawet jakby było trzech panów, to po prostu jestem rozczarowana tym. Muszę tych panów zbesztać, że nikt po prostu się więcej nie zgłosił, a wiem, że panów u mnie oglądających troszkę jest. No cóż, widzimy się później, jak dognam ten materiał, moi kochani. Kto wygra losowanko, dam wam to. Będziecie ten film mieli w niedzielę, więc kochani, widzimy się, jak ja to mówię, przy losowaniu nagród. Nie żegnam się.
I moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym dla moich widzów rozdaniem, właściwie dzisiaj z wynikami konkursu, bo konkurs trwał do piątku, do 24. Dzisiaj mamy niedzielę, więc moi kochani, właśnie dostaliście filmik z kwiatami z ogródka i tutaj na końcu tego filmu, moi kochani, będziemy za chwileczkę losowali. Tutaj widzicie, kwiatuszek sobie stoi, odstawiamy tego kwiatka i mam tutaj, moi kochani, wszystkich Was wypisanych na kartce. I tutaj sobie ołóweczkiem napisałam, nie wiem czy widzicie, było 24 panie i dwóch panów. I powtórzę, jak mówiłam jeszcze przy kwiatach. Jestem panami bardzo rozczarowana, bo wiem, że panów jest u mnie na... Żebyście wszyscy się widzieli, że tutaj jesteście. Jest panów normalnie tylko dwóch. Pań tutaj nie będę czytała, bo jest 24 panie. Panów tylko przeczytam, bo jest dwóch. Pan Oniku Dance 128 i pan Oniku Królicze Rancho. I tutaj panie się mogą odnaleźć na karteczce. Ja troszkę dłużej przytrzymam, żebyście tutaj wszystkie mogły zobaczyć, że jesteście na kartce. Przeze mnie wypisane były też inne komentarze, ale osoby nie wyrażały zgody do brania w konkursie. I ja już teraz się na chwilkę z Wami rozłączę. Powycinam Was tutaj z tej kartki i za pomocą po prostu tradycyjną napiszę. Napisane widzicie, macie. Napiszę, napisane mam. Widzicie Was wszystkich. Napisałam długopisem, bo nie było wiele osób, nie było czego drukować. I losowanie, jak widzicie, będzie drogą tradycyjną. I chłopcy mi pomogą wylosować osoby. Tutaj jedną panią i jednego pana. Ja sobie przygotuję jakieś po prostu pojemniki, jakieś miseczki, żeby wrzucić losy. I zadeklarowali się chłopcy, że jeden wylosuje panią, a drugi wylosuje pana. Mam nadzieję, że będą chłopaki mieli szczęśliwą rękę. Wszystkim osobom życzę wygranej, chociaż i wiadomo, że będzie wygra tylko jedna pani i wygra jeden pan. Jeszcze nie wiem, jak widzicie, kto wygra, bo kartka tutaj jest przede mną. Trzeba powycinać każdą osobę i poskładać tak, żeby nie było widać, kto tam jest napisany. Tak więc w tej chwili życzę Wam, moi kochani, wszyscy wygranej, każdej osobie z osobna. Po prostu życzę szczęścia, a wiadomo, wygra tylko osoba jedna z pań i jedna z panów. No dobra, to co ja Wam tu będę nawijała, gadała? Przejdźmy do rzeczy. Moi drodzy, już mam powycinanych Was tutaj w obu miseczkach. W pierwszej jest te, są panie, a w drugiej miseczce jest tych dwóch panów. Widzicie, nawet nie ma co z panów losować. Normalnie jestem Wami rozczarowana. Będę się powtarzać cały film. I pani, pan tutaj 23 czy 24, już w tej chwili nie pamiętam, jak tam pisało na karteczce. I są pomocnicy. Przywitajcie się. Tutaj bliżej. Cześć. I ty się przywitaj, tak żeby sobie było rączkę widać. I jeden pomocnik będzie losował. Dobrze, pomieszaj, pomieszaj dobrze. I na razie jeszcze nie otwieraj. No, o, pomieszaj, pomieszaj. Wyjmij jedną karteczkę. I trzymaj sobie na razie. To już zabieramy. Możesz otworzyć. I tutaj, żeby było widać pana. Losuj pana. I zaraz tutaj już zabiorę te pozostałe. O, i tego pana pozostałego zabiorę.
I sama jestem, jeszcze nie pokazujcie, sama jestem ciekawa, kto tutaj wygrał. Więc pokazujemy panią najpierw. Dawaj karteczkę. I mamy panią. O, mam nadzieję, że ostrość dobrze złapie. I mam nadzieję, że nic tutaj nie poprzykręcałam w niku. Sławy mały. Pani wygrywa. Mały. Dobra. Tu kładziemy. I teraz pan. Pana teraz, dobra. I pan? Co to za pan? O, Królicze Rancho. O, bardzo się cieszę. Akurat znam ten kanał. Królicze. Łapie to ostrość. Widać? Widzicie. Królicze Rancho. Akurat ten pan ma kanał na YouTubie, a ta pani nie ma kanału. O, jeszcze raz obie osoby pokażę. Pani Sławy Mały i Królicze Rancho. Czyli co, chłopaki? Gratulujemy. Gratulujemy osobom, które wygrały. Brawo! Bicie brawo! Brawo! I moi kochani, teraz już przejdę do formalności, trzymając was tutaj, wasze niki na karteczkach. Jak mówiłam, film macie, dzisiaj jest niedziela i daję wam, kochani, żebyście ze mną się skontaktowali. Czas, myślę, że do wtorku, do 19:00. Wiadomo, jeżeli się szybciej skontaktujecie, to ja postaram się jak najszybciej, żeby po prostu paczki do was dotarły. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i cieszę się, żeście właśnie wygrali. Obie te osoby kojarzę, udzielają się u mnie na kanale. No cóż, kochani, ja już nie przedłużam, żegnam się, bo zechcę wam ten filmik wrzucić i on mi się musi troszeczkę ładować. Czyli buziaki, pozdrawiam i gratuluję osobom, które wygrały. Pa, kochani. Pa. Pa. Czekajcie, czekajcie, teraz się żegnajcie. Pa. Pa. Chłopaki się chcieli pożegnać. Chłopaki mieli, mam nadzieję, szczęśliwą rękę. Mama sobie te karteczki schowa, żeby widziała kto i co, wiecie? No dobra. A myśmy się mieli już pożegnać. I jeszcze mówimy do państwa. Żegnamy się. Pa, pa, pa. Pa, pa.